Cześć, z tej strony Michał 14 rok działania naszego sklepu i naszej mikroprzetwórni. Za nami czas na małe podsumowanie, co się działo na zeszłym roku, w 2023 roku i wybrałem 27 najpopularniejszych produktów w naszym sklepie online. Zobaczycie, może wybierzesz coś fajnego dla siebie, właśnie jakiegoś produktu nie znałeś. Zacznę po kolei. Pasta z orzechów ziemnych na pierwszym miejscu, nasz najpopularniejszy produkt. Bardzo się cieszę, że jest na pierwszym miejscu w rankingu, ponieważ jest to pierwszy produkt, który produkujemy sami od A do Z. 10 lat temu rozpoczęliśmy produkcję tej pasty, prawdopodobnie jest to pierwsza pasta w Polsce bez żadnych dodatków, powstaje z ekologicznych orzechów. Aktualnie po 10 latach produkcji cały proces jest już od A do Z u nas. Pieszemy orzechy dokładnie tak, jak lubimy, potem je mielimy tak, jak lubimy, i powstaje taka pasta właśnie dokładnie taka, jak chcemy. Także bardzo się cieszę, że doceniacie ten produkt, jest na pierwszym miejscu w naszym rankingu. A przy okazji bardzo fajnie przyjęliście naszą nową gramaturę. Nie za dużą, nie za małą, taki średniej wielkości słoik też jest na pierwszym miejscu. Także bardzo się cieszę, że został ciepło przyjęty. Drugi produkt: sok z cytryny. Sok z cytryn z Sycylii, bardzo fajny produkt, taka butelka to jest średnio około 16 wyciśniętych cytryn cytryny, e, cytryn, e, fajny produkt, bardzo wygodny w użyciu, nie trzeba wyciskać, można mieć zawsze zapas w lodówce, wytrzymuje około dwóch tygodni w lodówce e, i taka ciekawa anegdota, jeszcze nigdy jej nie opowiadałem, że nigdy nie warto się poddawać, e, ponieważ ten produkt wprowadziliśmy już nie ile, ale z 7-8 lat temu do sprzedaży. I nie był zbyt popularny. Kieptko się sprzedawało, potem robiliśmy jakąś promocję, też się nie sprzedawało, i okazało się, że został nam zapas takich butelek całkiem sporo, i z którymi nie mieliśmy już co zrobić, bo się kończył termin przydatności i nie miałem pomysłu, co już zrobić. I myślałem, no nie mamy wyjścia, będziemy rozdawać do większych zamówień. Potem już do każdego zamówienia dokładaliśmy taką butelkę soku. Rozdaliśmy wszystkie butelki, wycofaliśmy produkt, ponieważ nie byliśmy go w stanie sprzedać tyle, żeby jednak była odpowiednia skala i sprzedać cały zapas. I rozpoczęły się telefony, maile, gdzie Czemu nie ma tego produktu w ofercie? I musieliśmy go ponownie wprowadzić do oferty. I potem już był fajnie przyjęty, kupowaliście już regularnie. Jak aktualnie jest top 2 w naszym sklepie: sok, cytryn. Nie próbowałaś, nie próbowałeś. Spróbuj koniecznie. Aktualnie ja mam tak, podejrzewam, że zawsze mam 10-20 butelek w domu wpadają z Jacyś znajomi mówią: Michał, masz sok? Tak, mam. Otwieram szafę i wyskakuję ja z sokiem z cytryn. <grym> Teraz punkt trzeci. Naj... Trzeci najpopularniejszy produkt Słodki Sen. Bardzo się cieszę, bo jest to też produkt, za który otrzymaliśmy drugi. Nasz medal na targach w Łodzi, na targach ekologicznych w Łodzi. Bazą są daktyle, orzechy laskowe i kakao. Bardzo się cieszę. Fajny zamiennik też dla dzieci i innych popularnych kremów. Jeden z moich ulubionych produktów mojej córki. Także top 3. Słodki Sen. Top 4. Czwarty produkt. Podstawowy produkt. Na moje śniadanie, ekologiczne płatki owsiane. Yy, mamy też ba bardzo fajnie przyjęty refil tych słoików, takie duże dwukilogramowe opakowania, które możecie sobie fajnie uzupełnić taki słoik. Bardzo popularny produkt nocne owsianki. To jest jedno z moich najpopularniejszych śniadań. Yy. top 5. Musk kokosowy również bardzo fajnie przyjęte. teraz ten większy słoik, taki 600, bardzo fajnie się sprzedaje, możecie znaleźć ten produkt również w sklepach Rosman. tam jest mniejszy słoik, 250 gramów, a u nas 600, baza do domowego mleka kokosowego, do ciast, do owsianek, Rafaello, Rafello chyba zna każdy, także bardzo fajny produkt. Szóste miejsce, pasta z orzechów, no nie z orzechów, z migdałów. Ekologiczne migdały. Z, w tym roku mamy zbiory z Walencji, w zeszłym roku były z Andaluzji. Bardzo fajny produkt. Mamy też również wersję, która nie znalazła się w rankingu, bo jest świeżym produktem. Było od dwóch miesięcy sprzedaży z łuskanych migdałów. Białą pastę, delikatniejszą, ale to już wybór pozostawiam Wam, która Wam bardziej smakuje. Na miejscu szóstym pasta z ekologicznych migdałów. 100% bez żadnych dodatków. Miejsce siódme kakao. Ekologiczne kakao. Fajny dodatek również do owsianek, napój. Ja osobiście za dużo kakao nie używam, ale jest w rankingu na miejscu siódmym. Na miejscu ósmym mamy w naszym sklepie ekologiczny olej kokosowy, bez zapachowy Jeden z podstawowych wyborów do smażenia. Bardzo fajnie się sprawdza. Jest to produkt bez smaku, bez zapachu, także można na nim smażyć fryteczki. Czasem na nim robię sobie... Co yy, jest miejsce? Ósme ósme dziew miejsce, dziewiąte mamy tutaj pastę z nerkowców. Jeżeli szukasz pasty orzechowej naturalnie słodkiej, bez żadnych dodatków, podejrzewam, że to jest najs najsłodsza pasta naturalnie, bo orzechy po prostu y nerkowca są dość słodkie. 100% bez żadnych dodatków, ekologiczne nerkowce. Znajdziecie ten produkt również w sklepach Rosman. Niedługo będzie również u nas dostępny w większej gramaturze, taka 600, -ka. podejrzewam, że w ciągu miesiąca pojawi się również w naszym sklepie online. Y miejsce dziesiąte Kiedyś król sprzedaży aktualnie dalej podbija ranking top 10 produktów. Olej kokosowy, Virgin, wersja ze smakiem, z zapachem z Filipin. Cały czas mamy ten sam dostępny surowiec, bardzo fajnie. Sprzedaje się od lat jeden z Waszych ulubieńców. Miejsce 10. Miejsce 11. Tahina. Nie, tutaj mamy Tahinę. Również. Nowa gramatura, bardzo fajnie przyjęta przez Was: 600 gramów. Większy słoik dla fanów tahiny, dla fanów humusu. Bardzo fajnie się sprawdza do tego produktu. Również naszym sokiem z cytryny w humusie bardzo fajnie się komponuje. To jest miejsce 11. Miejsce 12. Ekologiczne masło klarowane, gi. Też bardzo fajny wybór do smażenia. Zawsze w mojej lodówce jajka, jajecznicę uwielbiam właśnie na maśle klarowanym. Miejsce 13. Kasza jaglana. Ja akurat nie jestem fanem kaszy jaglanej, ale jeżeli macie problem z ugotowaniem kaszy jaglanej, odsyłam was do mojego osobnego filmiku, może go podlinkuję tutaj. Jak ugotować kaszę jaglaną, żeby była sypka i smaczna. Miejsce 14 macza. Miałem okres, że piję ją codziennie. Ostatnio piję rzadziej, ale bardzo fajny produkt. Jeżeli chcecie sobie urozmaicić na przykład coś zamiast kawy albo herbaty, masza jest czymś, bym powiedział, pośrodku. Yy, I tutaj jest też zaskoczenie, kolejne takie zaskoczenie jak z, z sokiem z cytryn, który na początku był średnio przyjęty przez Was, niezbyt popularny, miał zostać wycofany, znaczy został wycofany. I takimi produktami można powiedzieć też są nerkowce prażone. Również w naszej przetwórni sami je pieczemy, są te same nerkowce, które możecie znaleźć w naszym maśle. Tak samo to dotyczy migdałów, tutaj też są bardzo podobne miejsce w rankingu. Delikatnie podpieczone, chrupiące nerkowce. Na początku też nie były zbyt popularne, a teraz już są na miejscu 15 w zeszłym roku. Płatki drożdżowe na miejscu 16. Mamy nowe opakowanie, duży, fajny słoik. Bardzo wygodnie z tego się korzysta. Płatki drożdżowe. I na miejscu 17. Migdały z. Walencji, pieczone. To jest jeden z moich ulubionych produktów, dlatego też te dwa słoiki wicie są napoczęte, bo wziąłem je z domu. Zawsze mam net, powiem wam, chyba widzieliście na Stories. Miałem nawet na wakacjach ze sobą po dwa słoiki tych produktów. Nasiona ja Powrót. Taki mam, mam wrażenie, że jest. Yy... Powrót popularności nasięcia. Kiedyś były bardzo popularne, potem były mniej popularne i z powrotem są bardzo popularne. Wygodne opakowanie w słoiku. Powiem Wam, że odkąd mamy je w tym opakowaniu, sam zacząłem ich więcej używać do noszenia owsianek, bo po prostu jest to wygodne. Miejsce 19. Pasta z orzechów laskowych. Jest to produkt, który albo się kocha, albo się nienawidzi. Niektórzy narzekają, że jest czasem trochę gorzka, że jest czasem zbyt płynna dla nich, a niektórzy uważają, że nie ma smaczniejszej, i lepszej pasty laskowej. Ja jestem, tak bym powiedział, pośrodku. Uważam, na pewno nie jestem z tej grupy, które narzekają, że ten produkt jest zbyt płynny. Po prostu taki jest, bo orzechy laskowe są bardzo tuste. Taką ma konsystencję, taki ma smak. Jest to smak, bym powiedział, wytrawny. Taka królowa past. Przy. Bardzo, bardzo, bardzo fajny produkt. Mamy również go w takiej większej gramaturze 600 gramów. Dla prawdziwych fanów pasty z orzechów laskowych, ale uprzedzam, nie każdemu smakuje. Jest to produkt, Jeżeli pasta orzechowa może być kontrowersyjna, jest to nasza najbardziej kontrowersyjna pasta orzechowa. I miejsce 20, top 20, zamyka sos sojowy. Tamari, jeden z podstawowych produktów w mojej kuchni. Zawsze mam akurat w przypadku takiej dużą butelkę, to jest mała, sosu sojowego. Jeden z podstawowych dla mnie produktów. Bardzo fajna wersja to jest produkt z sos sojowy Tamari. Tamari charakteryzuje się tym w przeciwieństwie do soju, że nie ma dodatków pszenicy. Także tutaj jest sama, sama soja bez dodatku pszenicy łagodniejszy smaku. Trzeba spróbować. Niektórzy wolą ten, niektórzy ten. W mojej ocenie jest to sos smaczniejszy, ale to jest kwestia indywidualna, bo pamiętaj, że najlepszy sos sojowy to jest taki, który smakuje tobie. Mm. 21. 21 to są 21. miejsce. Kasza gryczana niepalona. Moja ulubiona kasza. Nie lubię jaglanej, ale gryczaną uwielbiam. Fajny produkt. 23. Chyba w tym roku, albo nie, w zeszłym roku zadebiutowała pasta z pistacji. Długo pytaliście, czy będzie u nas pasta z pistacji. W końcu się pojawiła yy, i w, jestem zaskoczony fenomenem tego produktu w pewien sposób. Mi ten produkt kompletnie nie smakuje, nie rozumiem fenomenu tego produktu. Ale ostatnio pisał ktoś na Instagramie, że jest sernik jakiś pistacjowy, mam przepis. I yy, jeżeli spróbuję ten sernik, to zakocham się w paście pistacjowej. Jeszcze go nie robiłem, także jeszcze pasty pistacjowej nie kocham, ale sam jestem bardzo ciekawy, yy, jak smakuje. Miejsce 23. Pasta pistacjowa. Yy, miejsce 24. Wanilia Bourbon z Madagaskaru. Cały czas jest tak z Madagaskaru. Jedna z poza cynamonem sol, sól, cynamon cejloński i wanilia to są chyba. Je, i pieprz. To są cztery przykrawawy, które używam. Także jeżeli lubisz wanilię, czasem sobie do czegoś dodać, polecam naszą wanilię Bourbon. I 25 miejsce. Kolejna przyprawa. Cynamon sajloński. Nie będę tutaj może opowiadał czym się różni cynamon kasia od cynamonu cejlońskiego, ale warto sobie na ten temat poczytać i jeżeli przeczytasz to będziesz używać cynamon cejloński. 26 miejsce yy, malina liofilizowana, fajny produkt dla dzieci, fajny produkt do owsianek albo też do takiego po prostu bezpośredniego chrupania albo do herbatki też, chociaż żurawina, malina też jest dobra do herbatki. I 27 miejsce też ranking zamyka. Ją, gdzie one są? A, przede mną i nie widzę. Orzechy makadamia. Eee, mamy orzechy makadamia w słoiku. I dzięki temu widzicie, co kupujecie, i widzicie też, jakie to orzechy są. Eee, tutaj, praktycznie, zawsze są same, niepopękane, bez żadnych fragmentów. Orzechy makadamia, dzięki temu one się wolniej psują. Bo orzechy makadamia są to najszybciej psujące się orzechy. Warto kupować świeże, nie zjełczałe. Prawdopodobnie, jeżeli ma orzechy makadamia ci nie smakują, być może jadłaś, jadłaś nie, naj, nie najświeższe orzechy, bo one są ciemniejsze w kolorze, są, je uczęją od zewnątrz i dzięki temu, jeżeli orzechy są całe, to wolniej je uczeją i są dużo smaczniejsze, muszą być takie blade. Blade to są znaczy, że są świeże, takie z, dość mokrawe, bym powiedział, na powierzchni są to orzechy właśnie już troszkę starsze i one smakują troszeczkę mniej, smakują po prostu. Także na ranking 27 najpopularniejszych produktów Zamykają orzechy, makadamia. Jeżeli któryś z tych, z tych produktów Cię zaciekawił, e, zapraszam Cię na ekogram.pl. Zapraszam Was również do naszego sklepu w Krakowie, na placu, na stawach 10, na Salwatorze. No i również zapraszam Was do sklepu w Rosman, gdzie znajdziecie. Co znajdziecie w sklepach Rosman? Może jeszcze takie podsumowanie. Pasta z orzechów ziemnych znajdziecie w Rosmanie. Tylko wszystko będzie w mniejszych słoikach. Te małe takie 300-350 Pasta z orzechów ziemnych. W Rosmanie znajdziecie również słodki sen. W Rosmanie znajdziecie również mózg kokosowy, w Rosmanie znajdziecie naszą tahinę, w Rosmanie znajdziecie pastę z orzechów laskowych, pastę z orzechów nerkowca znajdziecie w Rosmanie i płatki drożdżowe też znajdziecie w Rosmanie. A ja jestem też ciekawy, jaki jest twój najbardziej ulubiony produkt, twój ulubiony produkt w naszym sklepie. Daj znać koniecznie w komentarzu, a jeżeli chcesz więcej takich materiałów o produktach, historię produktów, jak używać i dokładnie co jest w środku, daj znać proszę też w komentarzu, daj łapkę w górę, że ci się podobał ten filmik i będę wiedział wtedy, żeby nagrywać więcej podobnych materiałów. Dzięki, że oglądaliście i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!